Witajcie kochani w Modzie Eko Kreatywnej. W dzisiejszym programie pokażę Wam moją szafę. Tadam. Taka stara szafa, wygląda trochę jak szafa do Narni według mnie. Bardzo mi się podoba ta szafa, w dodatku jest wbudowana w ścianę, jest ogromna. Aczkolwiek powiem Wam, że te stare szafy nie są aż tak praktyczne, ponieważ nie ma tam tych różnych schowków, szuflad, które są w nowoczesnych systemach szaf. I będę chyba się przymierzała do przeróbki tej szafy w środku. Natomiast dzisiaj pokażę Wam, co w niej jest, ile mam rzeczy z second handów, ile mam rzeczy nowych. Tutaj był konkurs, więc zobaczycie, kto wygrał, komu się udało zgadnąć, ile mam nowych rzeczy kupionych nowych w sklepie. No i w związku z moim wyzwaniem, nie kupuję nowych ciuchów w roku 2020, zobaczycie, jak ta sprawa się miewa dzisiaj. Dodatkowo pokażę Wam też krótki reportaż z mojego nowego pokoju, świeżo wyremontowanego, w którym będzie nowy setting do vloga na nowy sezon jesień-zima 2020-2021. Także jeśli Was to interesuje, to zapraszam do oglądania. No i kochani, jak wygląda ta moja szafa? Zaraz Wam pokażę, otworzę drzwi. To jest główna część szafy, zobaczcie. To jest taka typowa stara szafa dębowa. I ona jest naprawdę dosyć spora. Widać, że jest tutaj główna część na wieszaki. Ja starałam się zagospodarować każdy centymetr tej szafy, no bo każdy centymetr jest tak naprawdę na wagę złota, bo tego troszeczkę tu jest. Aczkolwiek powiem Wam, że znowu nie jest tak źle, bo w tej szafie mam ubrania razem z moim chłopakiem. Oczywiście nie są to wszystkie ubrania, ale to są takie nasze ubrania, które nosimy w danym sezonie na co dzień. Czyli coś, co pod ręką mamy i nosimy na bieżąco. No i kochani, tutaj mam takie rzeczy jak dżinsy, rzeczy typu sukienki, które się nie mną, czyli można je złożyć, oraz rzeczy domowe, które noszę sobie w ogrodzie i koło domu. Tutaj są moje główne ubrania, czyli sukienki, spodnie, koszule, jakieś takie casualowe rzeczy, żakiety, które wiszą na wieszakach. Tutaj jest część męska, jak widać jest dosyć sporo mniejsza niż moja. Na dole są rzeczy Wiktora i właśnie ta część szafy, którą być może nawet słabo widzicie, jest niezagospodarowana, czyli to jest po prostu rzeczy leżą ułożone na dnie szafy i to jest niezbyt praktyczne. I właśnie planuję zrobienie tam półki z takimi wsuwanymi koszami, co zdecydowanie ułatwi użytkowanie. Tutaj widać moje skarpetki, które są ułożone właśnie w takim segregatorze, żeby wykorzystać to miejsce, oraz paski. Za chwilę pokażę Wam szczegóły tej szafy i będziemy sprawdzać, ile mam rzeczy nowych. Tymczasem druga część szafy. No i kochani, tutaj w tej części szafy są półki i tutaj mam rzeczy posegregowane różnymi kategoriami. Jak widać, tutaj są bluzy i takie duże oversize'owe swetry, aczkolwiek to jest wersja letnia, czyli to są rzeczy, które zdarza mi się nosić w lecie, takie cieplejsze. Resztę swetrów mam schowanych z tyłu szafy, bo musicie wiedzieć, że ta szafa jest głęboka, więc z tyłu mam zapakowane w takie lniane woreczki czy bawełniane takie ciepłe, zimowe rzeczy, które później wymieniam z tymi letnimi i żeby był tutaj po prostu porządek. Tutaj są swetry rozpinane i nierozpinane, ale takie już cieńsze, bluzkowate, bardziej jakieś bolerka, tu troszeczkę upchane. Później mam koszulki z długim rękawem, z krótkim rękawem i na ramionczkach, żebym wiedziała, co gdzie jest zawsze, jak się śpieszę. No i tutaj nowe kosze, które ostatnio kupiłam, jak już widzieliście w holu. Tam mam właśnie body oraz rzeczy do biegania, a także w tych szufladach mam rajstopy i pończochy i takie różne rzeczy, które czasem używam w czasie występów, jakieś bardziej takie ekstra śmieszne, ekskluzywne. To są takie szuflady, tego dobrze nie będziecie w stanie zobaczyć, ale w zasadzie nie ma tam naprawdę tak nic super ciekawego. I teraz przejdźmy do tego, co tak naprawdę tutaj jest nowe, a co jest używane. Kochani, większość tych rzeczy jest second handów. Dzisiaj policzyłam przed programem, ile tych rzeczy jest. Zobaczymy, czy się zgodzi teraz, jak będę z Wami to liczyć.
naprawdę duża większa część jest, dużo większa część tych rzeczy jest second handów niż nowych zakupionych. Jest kilka wyjątków, ale żadna z tych rzeczy nie została kupiona w tym roku. Jestem z siebie bardzo dumna, bo tadam, udało mi się na razie w 100% dotrzymać tego wyzwania, że nie kupuję nowych ciuchów. No i tak, zobaczcie, tutaj mamy wszystko rzeczy z second handu. Tutaj mam taką tunikę z Tezenisa, którą kupiłam już bardzo, bardzo dawno. Ja ją noszę po domu raczej tak. Chyba ma 4 lub 5 lat i to jest rzecz nowa, czyli jeden. Tutaj mam bardzo, bardzo fajny sweterek, również nowy, z Teka Maxu kupiony, Arabella i Addison. Taka fajna bluza kangurek, którą często noszę w zimie, ale najbardziej do takich właśnie jakichś sportowych rzeczy, do leggingsów. Jest naprawdę świetna, ma taką fajną kieszeń i jest bardzo wygodna i cieplusieńka. Jedna z najfajniejszych moich rzeczy i właśnie to jest rzecz z Teka Maxu, czyli to już jest druga rzecz zakupiona nowa. Właściwie swetry mam wszystkie z second handu, tutaj jest dużo swetrów kaszmirowych. W zasadzie chyba stąd nic nie jest nowe tak naprawdę, także tutaj nic nie będzie. To są wszystko rzeczy zakupione w second handach i w lumpeksach, ewentualnie z internetu, ale też są to rzeczy używane. No i tak, co tutaj mamy nowego? Jak chodzi o te bluzki, to mam bluzki, to mam takie koszulki zakupione nowe właśnie też w Calcedonii czy w Intimissimi, już nie pamiętam. O, tutaj mam takie trzy długie koszulki do leggingsów, które kupiłam właśnie w Calcedonii i to będzie w takim razie już 5 rzeczy, które mam nowych. Oczywiście już one mają wiele lat, te koszulki kupiłam 3 lata temu, są w rewelacyjnym stanie, bo naprawdę powiem Wam, że Calcedonia ma bardzo fajne te rzeczy, fajnej jakości. Tutaj z tych długich rękawów nic nie mam nowego i koszulki z krótkim rękawem, to owszem, mam jedną taką koszulkę dawno temu zakupioną w Reserved, ona jest nowa, czyli to by było już 6 rzeczy nowych. Tą koszulkę rzadko noszę, bo to jest czarna koszulka, raczej taka wieczorowa. Kiedyś pasowała mi do różnych rzeczy, a teraz już to jest taka tylko okazjonalnie noszona. No i w zasadzie, jak chodzi o tą część szafy, to by było tyle, czyli 6, dobrze mówię? 6 rzeczy nowych. Na tyle, co tutaj widać, to chyba dosyć mała proporcja. No i kochani, druga część szafy. Teraz będziemy próbować policzyć rzeczy nowe, które mam tutaj. I powiem Wam, że żadnych koszul nie mam nowych, zakupionych w sklepie. Wszystkie te koszule, co tutaj wiszą na tym takim śmiesznym wieszaku, są właśnie z second handów. Spódnice też wszystkie są, spódnice, spodnie mam też wszystkie z second handów. Naprawdę tutaj z tych rzeczy nie mam nic nowego, nic, co bym kupiła nowe w sklepie. Patrzę dalej. Sukienki. Też są wszystkie z second handów. Na razie te, które tu są. Patrzymy dalej. To na razie wszystko. O, tu mam jedną rzecz nową. To jest rzecz, która zresztą była już pokazywana we vlogu o sukienkach na wiosnę i lato. Ta sukienka była rzeczywiście kupiona nowa. I to jest jakaś sukienka no name, zupełnie z takiego butiku za 70 zł z bawełny, ale jest bardzo, bardzo ładna, ma przepiękny kolor i jest bardzo praktyczna. W zasadzie ta sukienka nigdy nie wychodzi z mody, bo to jest bardzo uniwersalny krój, także nie żałuję, że kupiłam ją nową. To będzie 7. rzecz w związku z tym. Następnie, co my tu mamy? Okej, jeszcze jedna sukienka, czyli numer 8. Sukienka z Medicine, bardzo lubię ten sklep. I jeżeli coś kupuję, to bardzo często właśnie tam. To jest taka sukieneczka z dwa sezony temu ją kupiłam, no ale raczej używam ją w zimie, w jesieni, kiedy jest już chłodno. Jest bardzo fajna, z bardzo mięciutkiej wiskozy, albo wiskoza z bawełną to jest. W każdym razie fajnie się sprawdza, także też fajny zakup. No i w zasadzie to tyle, jak chodzi o tą część szafy. Następne rzeczy to będą leggingsy. Tu 3 pary leggingsów, które kupiłam nowe. 2 pary z nich to są leggingsy Gatta Revolution z mojej takiej ulubionej serii. Bardzo często je noszę na właśnie jakieś sportowe zajęcia, takie casualowe stylizacje. Na pewno widzieliście też w kilku moich vlogach te leggingsy.
To jest bardzo fajna seria z kofeiną, i która zapobiega skórce pomarańczowej. I one się świetnie sprawdzają, mają takie kieszonki z tyłu, przez co wyglądają jak spodnie, aczkolwiek niestety są przezroczyste z tyłu, dlatego raczej noszę je do długich bluzek. W zasadzie zawsze noszę je do długich bluzek. Jedna para jest już zużyta, więc to są takie moje domowe rzeczy. I tutaj są typowe push-upy z Calcedonii, które też już są dosyć zużyte i noszę je po domu. Czyli to by było ile? 9, 12. 13 rzecz to będzie bluzka, którą zamówiłam. Zrobiłam na zamówienie, była nowa oczywiście, bo tutaj jest to bluzeczka dla mojego koła teatralnego, zamówiona specjalnie z logo naszym, które projektowaliśmy razem z dziećmi. To są wszystko rysunki dzieci, które złożyłam w taki kolaż, taką kompilację i zrobiliśmy z tego naszą firmową koszulkę. Jest świetna, no ale oczywiście noszę ją tylko na okazje takie jak konkurs teatralny, kiedy chcemy się identyfikować z naszym zespołem. Czyli to by było 13, tak? 14 rzecz to będzie sukienka, którą kupiłam w Hiszpanii z jedwabnych skrawków. To jest taka sukienko-spódnica, bo ma i tu i ramionczka. Też pokazywałam ją w niejednym już chyba vlogu. Ramionczka, które można sobie zawiązać na kokardki i wówczas to jest właśnie taka plażowa sukieneczka. Albo jest to też spódnica, jeśli schowamy te ramionczka w takim trochę stylu cygańskim. Ale jest bardzo fajna, praktyczna, można ją zwinąć w bagażu, o, w ten sposób nic nie zajmuje miejsca, więc ideał na wakacje. No i to było 14. I kochani, jak chodzi o spodnie nowe jeszcze, to mam tutaj dwie pary spodni kupionych dawno, dawno temu, jakieś 3-4 lata temu w... To są z Tezenis też, czyli w sklepie Calcedonia Tezenis kupione. Takie leginsy jakby, spodnie leginsy w szarym kolorze, aczkolwiek rzadko je noszę, kiedyś bardziej, teraz już mniej, z takim niższym stanem. No i takie ze średnim stanem jeansy z Zary, Zara Basic, ale naprawdę bardzo fajne, sprawdzają się i są mega, mega wygodne, przez co bardzo często na jakieś takie nieoficjalne okazje na co dzień sobie te jeansy noszę, aczkolwiek ja jak... Jeżeli oglądacie moje vlogi, to wiecie, że ja w ogóle nie lubię nosić za bardzo jeansów. Noszę je, ale to nie jest mój ulubiony rodzaj ciuchów. No i to by było, o ile dobrze policzyłam, 16 rzeczy. 16 rzeczy nowych, które były zakupione w sklepach. No a jak widzicie, tych rzeczy jest dosyć sporo, więc myślę, że te rzeczy nie przekraczają 5% mojej garderoby. Większość, absolutną większość rzeczy kupuję w lumpeksie. Jak chodzi o okrycia wierzchnie, to mam jedną kurtkę skórzaną, którą kupiłam nową w sklepie, czyli to by była rzecz 17, tak? I chyba z 4 pary butów, 5 par butów, które mam też zakupionych nowych w sklepie. No, czyli mam około 20 paru części garderoby. Jeśli ktoś trafi mniej więcej taką liczbę, czyli około 23-25, od 21 do 25, to na pewno trafił. Także tyle rzeczy mniej więcej będzie u mnie nowych w szafie. No i kochani, jak już mówiłam, zagospodaruję sobie dolną część tej szafy, bo górna w zasadzie jest dosyć praktyczna. I teraz zapraszam Was serdecznie jeszcze na krótki reportaż z mojego studia nowego, czyli z nowego pokoju garderoby, w którym będę kręcić vlogi w sezonie jesienno-zimowym. I kochani, ten pokój 2 tygodnie temu został odremontowany. Będę tam trzymać też rzeczy do teatru, czyli takie kostiumy sceniczne do naszych teatralno-muzycznych przedsięwzięć i wszystkie moje takie bardzo wizytowe sukienki, które wymagają powieszenia na wieszakach, a nie ma na nie miejsca w tej szafie, bo tutaj już żadne wizytowe, takie mocno wizytowe rzeczy już mi się nie mieszczą. No i kochani, tak to wygląda. Pokój jest świeżo wyremontowany. Wcześniej ściany były zielone, dosyć ciemne. Teraz jest tutaj bardzo jasno. Oczywiście niektóre miejsca nie będą spożytkowane. Tutaj zamierzam właśnie kręcić vlogi w jesieni i zimie, kiedy nie będzie się już dało na zewnątrz, a dopóki jest pogoda, to zamierzam jednak kręcić na zewnątrz programy, bo o wiele bardziej mi się to podoba. Nie wiem, jak Wam.
No i tutaj przy okazji będzie też taka garderoba sceniczna, powiedziałabym. O, są tu rzeczy na scenę, kostiumy, jakieś gadżety, różne takie elementy dosyć błyszczące, koncertowe. Jeszcze jest tutaj dodatkowo taka mini toaletka w stylu retro. Taka fajna komoda vintage, którą można używać też jako biurko. O, w ten sposób. No ale ogólnie ten pokój będzie właśnie moim nowym settingiem. Tutaj zamierzam zrobić jeszcze fajny projekt z nazwą Moda Ekokreatywna, która będzie podświetlona i będzie to bardzo ładnie wyglądać. Zamierzam zrobić na tej ścianie jakąś aranżację, która będzie właśnie tłem do vlogów. No i kochani, no i właśnie to już jest wszystko. Myślę, że to będzie bardzo fajne, neutralne i takie przyjemne tło do prezentacji. To już wszystko na dziś. Żegnam się z Wami. Dziękuję bardzo za oglądanie mojego kanału. Zapraszam na następne odcinki. Będą jakieś stylówki i myślę, że w czwartek już będzie też nowy lump haul, bo mam kilka rzeczy z wakacji i wybieram się jutro na jakieś malutkie zakupy. Dziękuję bardzo za wszystkie subskrypcje i bardzo proszę, subskrybujcie kanał, bo bardzo potrzebne mi są te subskrypcje, żeby się dalej rozwijać i chciałabym jak najszybciej osiągnąć 1000 subskrypcji, także bardzo Was proszę, łapkę w górę i subskrybujcie, naciśnijcie sobie dzwoneczek. Dzięki serdeczne, pa! Pozdrawiam też wszystkich Wolkan.